Panie trenerze, dzisiaj pierwszy sparing. Możemy powiedzieć, że zadebiutował pan dzisiaj jako trener rezerw Stali Stalowora w pierwszym oficjalnym meczu. Dzisiaj wprawdzie mecz sparingowy z Janowianką, Janów Lubelski. Jak się pan czuje? Pozytywnie. Na pewno zespół funkcjonował w miarę nieźle, mimo że to był nasz pierwszy sparing i pracujemy ze sobą dopiero półtorej tygodnia. Na pewno jestem zadowolony, szczególnie z pierwszej połowy. Druga połowa troszeczkę detali do poprawy, ale mamy sporo czasu jeszcze do meczu pierwszego ligowego i na pewno to poprawimy. Czy w tym meczu, w tym sparingu testował pan, sprawdzał pan jakiś element gry, który ma wypalić w lidze? Znaczy, na pewno wiedzieliśmy, że Janowianka będzie lepszym zespołem piłkarsko od nas, więc na pewno więcej minut byliśmy w obronie niskiej i ten element gry też ćwiczyliśmy. Na pewno był on skuteczny, skoro straciliśmy tylko jedną bramkę i to w drugiej połowie, więc na pewno z tego elementu jesteśmy zadowoleni. Też budowanie wysokie, kilka otwarć na pewno na fajnym poziomie. Ja będę pytał oczywiście o postacie, o zawodników. Dawid Nasilian? Na ten moment niestety nie mogę udzielić informacji co z Dawidem. Podejrzewam, że pojawi się informacja w mediach społecznościowych. Dziękuję. A proszę nam powiedzieć, czy dzisiaj w tym sparingu ktoś nowy wystąpił, czy... Nie, nikt nowy. Była to większość zawodników z juniora starszego, drugiego zespołu oraz kilku zawodników z pierwszego. Kolejny sparing? Kolejny sparing gramy w sobotę ze Zdziarami o godzinie 14:00 tutaj na boisku. Wszystkich sympatyków oczywiście zapraszam. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z naszej gry. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.